Witajcie kochani! Dziś na moim kanale filmik poświęcony metamorfozie mojej garderoby. Tak, tak moi drodzy. Obecnie znajdujemy się w mojej, powiedzmy, nowej, świeżej garderobie. Tak więc jeżeli lubicie takie filmiki, zasiadajcie wygodnie, a my jedziemy z tym życiem. Nie chcę za dużo gadać. Chciałam wam po prostu powiedzieć, że jeżeli chcecie zobaczyć, jak to mniej więcej wszystko wyglądało, jak oczyszczałam swoją garderobę, w jaki sposób się przygotowywałam do tego, żeby zrobić tak zwany detoks mojej garderoby, mojego pomieszczenia, w którym tak naprawdę większość czasu przebywam w momencie, kiedy się szukuję do pracy, czy też na przykład na jakąś imprezę, czy na przykład przygotowuję stylizację do filmów. Tak więc kochani, może zacznę od tego, że wyrzuciłam, takim pierwszym moim krokiem było to, że wyrzuciłam wszystko, co było w tych moich szafach. Drugą rzeczą było to, że pomalowałam wszystkie ściany z tyłu w garderobie, dlatego że tam był stary kolor, taki łososiowy, bo wcześniej właśnie taki kolor był zarówno w mojej sypialni, jak i w mojej garderobie. A trzecią rzeczą było to, że zostawiłam tylko te rzeczy, które potrzebowałam. Resztę albo komuś oddałam, albo sprzedałam, albo po prostu wyrzuciłam. I postanowiłam, że nie będę tym razem zagracała mojej garderoby, tylko postaram się zrobić coś pożytecznego, coś, co rzeczywiście będzie stwarzało, że będzie mi się chciało po prostu w tej garderobie przebywać. Ci, którzy mnie oglądają, oglądają moje vlogi, wiedzą mniej więcej, jaka to była ilość sprzętów, rzeczy, przedmiotów różnego rodzaju, ubrań. Nie wiem, czy ja ubrania wam pokazywałam, no ale mniej więcej możecie sobie wyobrazić. To wszystko niestety latami zbieramy. I postanowiłam też tutaj wprowadzić jeden taki inny element, a mianowicie skupiłam swoją uwagę na tym, że jednak nie będę trzymała kosmetyku w głębokiej szafie, a naprawdę te szafy są głębokie, ta szafa cała wnękowa jest bardzo głęboka, tylko po prostu wezmę i poproszę jakiegoś pana, znalazłam chyba na OLX, pana stolarza, który zrobił mi taką szafkę na wymiar. Więc moi drodzy, naprawdę, dość zbędnego gadania, pokazuję wam przed i po. On the dance floor, I don't really mind. Oh.
teraz już podsumowując cały film, chciałam Wam również pokazać, w jaki sposób zaaranżowałam sobie moją garderobę a la studio, jak wygląda ten sprzęt, jak sobie go rozstawiłam. Zawsze marzyłam o tym, marzyłam i dążyłam do tego, żeby ta przestrzeń, ta garderoba stała się takim moim miejscem pracy, bo mimo wszystko YouTube też jest po części pracą, którą wykonuję. Tutaj zaczęła się tak naprawdę moja historia, ale wy o tym wiecie. Wiecie, w jaki sposób tak naprawdę pracuję. Cieszę się, że teraz będę mogła w każdej chwili zasiąść i po prostu dla Was nagrywać. Co prawda nie rozstawiam softboxów, dlatego że tą moją konsolę mam tuż przy oknie, a tutaj mam bardzo dobre naświetlenie, więc myślę, że nie będę ich potrzebowała. Natomiast mam dwie takie lampy, które nieraz mi służyły i myślę, że jeżeli będzie potrzeba, to jak najbardziej będę mogła je w każdej chwili rozstawić. Mam też tutaj właśnie w szafach pochowane, mam pochowany cały sprzęt i się cieszę, bo też ten sprzęt mi się gdzieś walał. Był w różnych częściach mieszkania, mogliście tego nie zobaczyć. Natomiast teraz mam już jedno przeznaczone do tego miejsca i bardzo się cieszę, bo wszystko tak naprawdę mam... Wszystko ma swoje miejsce i jest w jednym miejscu, także łatwo mi jest sięgnąć czy po nową kamerę, czy po statywy różnego rodzaju itd., itd. Dodatkowo, jakie zmiany jeszcze tutaj wprowadziłam w tej mojej garderobie? No na pewno komoda, na której stały kosmetyki i perfumy. Postanowiłam, że jednak troszeczkę ją też zmodernizuję, odkręciłam tam poszczególne półki po to, żeby tak naprawdę móc zmieścić większą ilość ręczników na jednej półce. Na ostatniej półce postanowiłam, że schowam kuferek, jak i też dwa opakowania, dwa takie pojemniki, pudełka, w których przechowuję czy to biżuterię, czy okulary. Dodatkowo postanowiłam, że czas najwyższy zainwestować w porządne krzesło, skoro mam piękną konsolę, przy której robię makijaże, przy której nagrywam dla Was filmy. Również muszę zadbać o to, aby mi było wygodnie. To jest krzesło, które kupiłam na Allegro. Pokazywałam Wam również w jednym z moich vlogów, jak ono wygląda. Ono jest z ekoskóry, białe, lekko pikowane, ale stwierdziłam, że żeby je po prostu nie ubrudzić, to stwierdziłam, że po prostu wyłożę je takimi chodniczkami, coś takiego, nie wiem jak to mogę nazwać, ale mi się wydaje, że to są takie chodniczki, dywaniki, które kupiłam na Allegro. Postaram się je Wam podlinkować. One służą głównie do tego, żeby przede wszystkim było mi wygodniej siedzieć, po drugie milej mieć coś takiego milusińskiego pod tyłkiem, czy też od strony pleców. A poza tym to naprawdę wygląda bardzo efektownie i robi też całą robotę, dodaje takiego, takiego kunsztu całej mojej garderobie, mojego studia. A przede wszystkim, jak możecie zobaczyć, też przepięknie wygląda nawet w filmie. I tyle, moi kochani. To wszystkie zmiany, jakie tak naprawdę wprowadziłam w mojej garderobie studio. Powiesiłam sobie też obrazki, oczywiście dzięki uprzejmości pana Jacka, który robił mi szafę, za co oczywiście, jeżeli pan Jacek ogląda ten filmik, to serdecznie dziękuję. Natomiast co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to to, że można małym kosztem naprawdę zdziałać cuda. Pamiętajcie, że warto mieć w swoim mieszkaniu, w swoim domu taką przestrzeń, w której będziecie czuli się dobrze, która będzie powodowała, że będziecie chętniej w niej przesiadywać. Pamiętacie, jak kiedyś, dopóki nie zrobiłam tutaj porządku, takiego porządnego porządku, selekcji tych wszystkich rzeczy, przedmiotów całej tej mojej przestrzeni, siadałam sobie przy parapecie, tam nagrywałam dla Was filmy, tam robiłam makijaż i tam również rodziły się
nowe pomysły, na nowe odcinki, na nowe filmiki dla Was. I tam też było mi dobrze, tam było mi też dobrze, tam miałam też dobre światło, natomiast zawsze pragnęłam mieć takie miejsce, do którego będę naprawdę chętniej przychodziła, będzie ten cały sprzęt rozstawiony i łatwiej mi będzie po prostu się zorganizować, zebrać i nagrać po prostu dla Was kolejny filmik. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was, mam nadzieję, że pokazałam Wam naprawdę, jak tanim kosztem można zorganizować sobie przestrzeń, czy to właśnie garderobę, czy sypialnię, czy jakieś inne pomieszczenie, bo tak naprawdę wystarczy kilka elementów pozbyć się, wynieść z danego pomieszczenia, odświeżyć ściany, powiesić kilka obrazków, zapalić świece. I tak naprawdę będzie to zupełnie nowe pomieszczenie, dacie mu nowe życie. Nie musicie inwestować nie wiadomo jak wielkie pieniądze. Tutaj poza tak naprawdę tą szafą, którą sobie zakupiłam, którą zamontowałam z tyłu, jak możecie zobaczyć, na te kosmetyki, to tak naprawdę ja tutaj, jeszcze oczywiście konsola i krzesło. No ale to był jak gdyby zamierzony wydatek, bo ja już dawno chciałam ją kupić, natomiast tłumaczyłam Wam, że dość długo jej nie było na stronie, ale nieważne. W każdym razie, jeżeli chcecie, to naprawdę możecie bardzo niskim kosztem zrobić bardzo fajną przestrzeń. Ja tutaj taką okleinę również kupowałam przez Allegro i ta przestrzeń naprawdę zyskała charakteru, zyskała takiej przytulności, a myślę, że chyba na tym polega modernizacja, metamorfoza, żeby małym kosztem, drobnymi rzeczami stworzyć coś nowego. A zresztą z niczego zawsze można zrobić coś. Kochani, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy ten filmik Wam się podobał, czy lubicie taką tematykę. Co najbardziej tak naprawdę na Was zrobiło wrażenie, jeżeli chodzi o tą moją garderobę studio. Jaką oceniacie? Czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba? Wszystkie komentarze oczywiście są na wagę złota. Mam nadzieję, że Wy również zainspirujecie się i wprowadzicie kilka małych drobiazgów takich metamorfoz we własnych przestrzeniach. A tymczasem, kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, a my widzimy się w kolejnym moim filmiku. Do następnego. Ciao!